2016 był rokiem bardzo dobrym dla grupy kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe. Zysk netto najwyższy od 2011 roku, drugi w historii funkcjonowania giełdy. Ponad 131 milionów złotych. Warto podkreślić, że osiągnęliśmy najwyższy zysk operacyjny w historii funkcjonowania 25 lat giełdy. Osiągnęliśmy to m.in. dzięki racjonalizacji kosztów. W samej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie koszty spadły o 20 milionów złotych, co spowodowało m.in., że zysk był większy o 20%. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie panuje hossa. Wartość indeksu WIG wzrósł on o 25% w skali roku. Obroty na rynku głównym akcji to w styczniu 22 miliardy złotych. To ponad 52% więcej niż rok wcześniej. Myślę, że wszystkich nas cieszy powrót na giełdę w jeszcze większym stopniu inwestorów zagranicznych. To oni dali impuls do hossy, która obecnie panuje, ale także obserwujemy powrót inwestorów instytucjonalnych polskich i, co nas cieszy, inwestorów indywidualnych.